Radio 7, Toronto. 23 maja w muzyce rozrywkowej, czyli kalendarium muzyczne Radia 7. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. W roku 1934 urodził się Robert Moog, wynalazca syntezatora elektronicznego nazywanego jego imieniem, a przez to pionier muzyki elektronicznej. Syntezator Mooga wykorzystywany był już od lat 60. i wszyscy chcieli go mieć. I przeważnie jak chcieli, no to mieli. W Polsce pierwszy miał Mooga Czesław Niemen. Ale to jest trio Emerson, Lake & Palmer, jedni z pierwszych z Moogiem na wyposażeniu. Początki syntezatora Mooga w muzyce rockowej. Teraz rok 1960 i rodzinny duet bracia Everly. Tego dnia bracia Everly wprowadzają na szczyt listy przebojów w Ameryce piosenkę Cat is Clown, która pozostaje tam niezagrożona aż przez 5 kolejnych tygodni. To nie pierwszy taki wyczyn tego duetu, który nigdy nie mógł się zdecydować, czy grać muzykę country, czy może rock'n'rolla. No i tak już im zostało. Dzisiaj wypadają urodziny naszej wokalistki rockowej Agnieszki Chylińskiej. Z niechęcią do ludzkich trosk i spraw. To rocznik 76, a karierę rozpoczynała z zespołem ONA. A po rozwiązaniu grupy od roku 2004 występowała z własnym zespołem, który nazywał się Chylińska. A co? Agnieszka już nie przeklina tak jak dawniej, zadbała o swój image, który jest trafiony, bo przyznają Państwo, że kiedyś to dbała ona o to, aby wizualnie dbać jak najgorzej, jak się wydaje. Teraz jest inaczej i dużo lepiej. Pani Agnieszka ciągle nagrywa, a to jest jeden z przebojów Chylińskiej, nagrany z zespołem Chylińska. Już wolę nie czuć nic. Przywieram do obcych ust, myślę, szkoda nas. W rozpaczy odcinam coś, nie czuć, uciec, trwać. 1983. W Liverpoolu urodziła się Heidi Ranch, wokalistka brytyjskiego żeńskiego zespołu tria wokalnego Sugababes.
dopóki te trzy dziewczyny się nie poróżniły. Zajęta uzmysławianiem, czego mu brakuje, popisuje się, aby zyskać pełniejszą uwagę. Mój seksowny tyłek wziął go w nowy wymiar. Jestem bezwstydnie gotowa, jeśli ułatwi to misję. Po cierpliwym czekaniu, aż przyjdzie i weźmie, w końcu przyszedł i pyta, czy chciałabym z nim coś. Ale ja już wcześniej podjęłam decyzję. Nie przegapię tej okazji, byśmy oboje mogli zacząć. Bo jeśli jesteś gotów na mnie, chłopcze, lepiej wciśnij guzik i daj mi o tym znać. Zanim wpadnę na zły pomysł, zanim pójdę sobie, a ty przegapisz szpira, który siedzi we mnie. A 23 maja w roku 92 opublikowano testament wokalisty brytyjskiej grupy Queen, czyli Freddiego Mercury'ego. Jego majątek oszacowano na około 12 milionów dolarów. Większość cennych przedmiotów i dom w londyńskiej dzielnicy Kensington artysta pozostawił swojej bliskiej przyjaciółce Mary Austin. Bliskiej, bo blisko mieszkała. Freddiego jeszcze powrócimy, a na razie rok 93, bo urodziny ma dzisiaj jedno z największych odkryć ostatnich lat na krajowej scenie muzycznej. Wokalista i kompozytor Dawid Podsiadło. Wszyscy chcą z nim śpiewać, wszyscy chcą się podczepić, a on lekceważy cały świat, ale w takiej miłej manierze. Nie da się go nie lubić, bo ma przeogromne poczucie humoru i dystans do siebie. No i ogromny talent. Nie wiem, czy kiedykolwiek tu do nas przyjedzie, bo pewnie za drogi. Ale warto spróbować, bo każda sala będzie pełna. Dawid Podsiadło z nie takiej małomiasteczkowej Dąbrowy Górniczej, rocznik 93. Choć on ciągle wygląda na nastolatkę. A teraz ciąg dalszy doniesień o Freddie Mercury pod datą 23 maja, ale w roku 1999. Królewska Poczta Brytyjska wydała wtedy znaczek z podobizną Freddiego dla uczczenia jego udziału w koncercie charytatywnym Live Aid. Ale mało kto wie, że ten niezapomniany wokalista grupy Queen był zagorzałym filatelistą. Jego kolekcja znaczków była tak imponująca, że w 2 lata po jego śmierci zakupiła go właśnie brytyjska poczta. Thank you.
w roku 2007 zespół Mysłowic zapowiedział roczną przerwę w działalności, którą zapragnął poświęcić kontaktom z rodzinami. Brawo, bo takie coś to wyjątkowa rzadkość w branży muzycznej. Dla ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz ty. W tym samym 2007 piosenkarka Jordyn Sparks wygrała 6. edycję programu American Idol. Już po roku nagrała singiel z samym Chrisem Brownem. Mr. Undercover R&B. W 2013 roku umiera Georges Moustaki, piosenkarz i kompozytor, wielki romantyk. Pendant que je dormais, pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné. Il est trop tard. Był francusko-włosko-żydowskiego pochodzenia. Śpiewał w 8 językach. Napisał około 300 piosenek dla wszystkich największych w tych swoich czasach, takich jak Yves Montand, Dalida czy François Sardy. A dla Edith Piaf napisał słynną piosenkę Milord. To jego dzieło, Georgesa Moustaki. I tym zamykamy dzisiejsze kalendarium. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier, vous n'étiez pas peu fière dame, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle, mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue.